Okej, cześć, witajcie was bardzo serdecznie już w kolejnym odcinku modyfikacji do Minecrafta. I tak, dzisiaj wam przedstawię mod Battle Gear mod, tak, to się tak dosłownie nazywa. Jest to po prostu dual wielding, dwie bronie, tarcze i tak dalej, i tak dalej. Teraz zaczniemy coś, co mnie bardzo wkurzyło, a mianowicie Google Plus, bo ostatnio chciałem sobie wejść na mój film, to ostatni film. Chciałem zobaczyć komentarze. Wcześniej było ich 20, teraz jest ich 6. Po prostu... No, jak ja tego nienawidzę, no tyle na początku takie, sorry, że tak się wyżalam, ale to jest po prostu tak wkurzające. Ja chcę coś poczytać, nagle nie wyskakuje, że jest 6 komentarzy, a nie 20, nie wiem, czy oni to chcą naprawić, czy coś, ale no po prostu miazga totalna, to jest pierwsza rzecz. I teraz następna, czyli lecimy z modem, już nie będę się wam tu wyżalał i tak dalej. I co a propos tej modyfikacji, a propos tego realistic packa, jak mi to wyjdzie, modpack jest zrobiony, ale jest jeden problem. Nie mam pojęcia, co zrobić z tym, ponieważ jeżeli używamy dwóch broni, łap, no może to nie sprawić w ogóle problemu. Musimy używać tych slotów po bokach, ponieważ gdy ich nie używamy, na przykład kliknę R i zobaczcie, co się dzieje. Widzicie? Robią się bugi. Tak, nie wiem, co się stało z tym, ale robią się jakieś takie dziwne bugi i po prostu muszę używać tych broni po prawo, lewo. Może to nawet nie zmienia nic, bo tego nie będziecie widzieć, jak będziecie patrzeć na przykład pod ziemię i tak dalej. No ale czasami takie właśnie bugi graficzne się robią, nie wiem, co się dzieje z tym. Może u was to będzie inaczej wyglądało, tak więc premiera będzie tego paka niedługo. Możecie powiedzieć, co jak będzie aktualizacja i tak dalej, i tak dalej. I teraz lecimy z modem, bo tak się wygadałem strasznie, tak więc tak. Gamy, mode. Boże, jak ja to napisałem. Gamy, my, od, zero, okej. Jak widzimy, ma te dwie broni, naprawdę super to wygląda. Mogę bić prawą, lewą, prawą, lewą. I jest naprawdę to spoko. Zatakuję tego pigmana teraz, którego sobie zespomniałem wcześniej. Jeżeli mamy dwie bronie, to nie możemy blokować, tak więc uważajcie. I co? Taki pigmen na razie mi nic nie robi. Mogę bić go prawą, lewą, tak więc możemy nawet podwójnie, większy damage mu to zada. Co jeszcze? Teraz wam pokażę, gdzieś tu był drugi pigmen. Oczywiście sąsiad musi teraz mi tutaj stukać i uderzać. Oczywiście jak nagrywam. Czemu wcześniej nie mógł uderzać? No goddamit, dobra. Nie ma go, jak widzę. Tak więc zespomnę sobie następnego zombiaka. Dobra, tylko może jeszcze zjem sobie na regenerację, zobaczę na to. Też ten, no super to po prostu wygląda na tym modpaku. W ogóle mi się robi dzień teraz. Znaczy, sorry, noc. No i zespawnuję sobie tego, otóż to, pigmena. Dwa nawet sobie zespawnuję. I teraz patrzcie. Oczywiście klikamy R, żeby zmienić sobie na właśnie otóż te bronie. I teraz tak. Ustawiłem sobie w właśnie E. Tutaj mamy właśnie... O, to absorption mi zasłania. To jest nieprzydatne na razie. BG. Tu mamy właśnie Battle Gym Mod. Tu możemy sobie ustawiać wszystko, co chcemy. Możemy tu na przykład dać kill off, co wam właśnie zaprezentuję. Czekajcie. A kurde, gdzie to było? Kill off, kill off, kill off, kill off. Tu można dać kill off i tu można na przykład dać tarczę, czyli tarcza z kill offem. Miecze jakoś widzę, że się... Nie, da się miecz włożyć, tylko w pierwszy slot musi być kill off. A no to zrobimy sobie w takim zachodzie słońca w sumie jeszcze odcinek. Jak widzimy, pasek nam się zaczyna pojawiać. Ten pasek jest koło paska armora. I gdy taki na przykład... pigmen nas zaatakuje, oczywiście ja uderzyłem Maze, czyli on się slowuje przez chwilę. No, atakuj. I teraz patrzcie. Ja prawym przyciskiem blokuję i im mamy lepszą tarczę, tym więcej możemy blokować. No i mniej po prostu nam ten pigmen zadaje obrażeń. Tak, to by było na tyle. Jeszcze może sobie weźmiemy na Bright. O, no i teraz ładnie wszystko widać. I co teraz? Zaczną się spawnować te wszystkie potwory. Ja może sobie zjem jabłuszko. Kurde, no naprawdę musimy, na tym modpaku będziecie musieli po prostu grać normalnie. Spróbuję coś z tym zrobić w konfigu, ale mniejsza. Teraz zacznijmy z daggerami. To są szybsze bronie, czyli bronie, które tak nawalają. O, zobaczcie. Jak najszybciej można. Czyli po prostu najszybsze bronie, jakie są w grze. I one po prostu atakują troszeczkę mniej, ale możemy szybciej maszować przycisk i takiego szkieleta szybciej sklepać. Oczywiście to jest wszystko zbugowane, ponieważ nie możemy, nie mamy takich hitów szybkich. Nie możemy po prostu ich zadawać w Minecrafcie, bo mamy... Nie wiem, jak to się nazywało. Minecraft Polska kiedyś to było znane, to wszyscy wiedzieli, o co chodzi. No i co? Jeszcze zespawnujemy. Znaczy oczywiście sobie zjem mojego pysznego... złote jabłko. No i kurde, no czasami się tak zacina, po prostu nie mogę, no, nie mogę na to patrzeć. No coś muszę z tym zrobić, dlatego na razie paczki nie wypuszczę. Oczywiście tarcza nam się zużywa. I teraz wejdę na chwilę na game moda. Gamy modej, Boże święty. Game mode 1. I zobaczcie, tutaj jest na przykład nasz Battle Gear.
W wcześniej aktualizacji mogliśmy zrobić Knight's Armor, ale były za duże lagi i na chwilę to usunęli i na razie tego nie ma, na 1.3.4. A propos, mogliśmy sobie kliknąć tutaj bodajże i nam się, mogliśmy sobie kolorować jak chcieliśmy zbroję. No ale to będzie łatwe, możecie sobie potem sprawdzić jak będzie aktualizacja, to wszystko zobaczycie. Teraz tak, mamy różne bronie. To nie na razie do czego służy, w sumie to jest ten, jak to się nazywa? Łańcuch, ale nie wiem do czego to służy, widzicie, kurde, tak mnie to strasznie wkurza te bugi. No i tak, lecimy, to są te daggery, jak widzimy mamy tutaj szybszy atak, ale oczywiście mniej zadają one obrażeń. Te akcje mają penetrację, jeżeli byśmy grali na multi z tą modyfikacją, ponieważ ona działa, mamy większą penetrację na przykład armora, gdy naszego kolegę uderzamy. Taki armor penetration 1 działa tylko, na przykład ktoś ma tak samą zbroję, troszeczkę więcej mu zadajemy, ale jeżeli mamy złotą, więcej mu zadajemy przez armora. Co dalej? Te maczety spowalniają, jeżeli dobrze myślę, a te spiry, jeżeli jeździmy na przykład na koniu, zadają większe obrażenia. Co teraz? No i tu są tarcze oczywiście, im lepsza tarcza, tym droższa, w sumie logicznie. No i tu mamy wszystkie, jak to się nazywało, enchanty do właśnie na przykład do shieldów, do właśnie tych damage'a i takich różnych fajnych rzeczy, że możemy sobie naprawdę fajnie zenchantować. Ja jeszcze pozwolę sobie zrobić epicką walkę. Dlaczego ja zawsze źle to piszę? No goddammit. Pozwolę sobie zrobić epicką walkę z pigmenami, zjem sobie jabłuszko. Kurde no, spróbuję coś z tym zrobić naprawdę, bo nie wypuszczę, nie wypuszczę modpacka przed tym, jeżeli tego nie naprawię. No i spawnujemy sobie dużo pigmenów i spróbuję z nimi zawalczyć, zobaczyć jak to wszystko wygląda. Biorę sobie na przykład moją macę, zatruję jednego i zobaczcie, trzymam tarczę i ona się po prostu szybko zużywa. Szybko się zużywa, gdy ją po prostu trzymamy i nas atakują. Tak więc taka tarcza się naprawdę przydaje w niezłych i trudnych momentach. Jak widzieliście, zabili mnie. Jestem teraz goły, goddammit. No i to chyba było na tyle. To była ta modyfikacja. To były dwie szybkie modyfikacje. Wstawiłem je, ponieważ nie miałem więcej czasu. Spróbuję wejść tam na YOLO. Fuck. Dajcie mi miecz. God. Nie rozumiem tego. Naprawdę tego nie rozumiem. Co jeszcze chcę pokazać? Właśnie mi się przypomniało przed chwilą. Tylko wejdziemy troszeczkę niżej. To jest to. Game mode. Zero. Ciśniemy na przykład sobie w dół taką kopalnią. To jest prawy przycisk, to jest lewy przycisk. I na przykład tym sobie kopiemy, na przykład w dół, w dół, w dół. Oczywiście w dół się nie kopie w Minecrafcie. No i ciśniemy jak najniżej tam możemy. Na przykład w drugiej mamy ręce łopatę. No i ciśniemy cały czas szybciej. Ponieważ w jednej mamy nasz zenchantowany kill-off, a w drugiej mamy łopatę. I gdy na przykład do jakiegoś cave'u wpadniemy, no kurde, nie chce mi się kopać. gdy do jakiegoś cave'u wpadniemy, okej, okay, akurat był nawet kopalnia. Gdy do jakiegoś cave'u wpadniemy, oczywiście nikogo, niczego tutaj nie ma, nie wiem czemu, to chodziło mi o to, że na przykład kopiemy takiego, o, tutaj będzie idealnie, kopiemy na przykład taki węgiel, właśnie, zaraz wam pokażę, kopiemy taki węgiel, na przykład sobie tyryryryry, kopiemy węgiel i nagle nam jakiś zombiak wyskakuje, który zniknął, gdzie on jest? Fuck, okej, taki, na przykład taki creeper nam wyskakuje. Takie dwa creepery nam wyskakują, na przykład kupimy, odwracam się, wow, dwa creepery i bam, 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 prawy, prawy. No i co? I o wiele łatwiej nam je zabić po prostu. I możemy się w takich sytuacjach bardzo fajnie uratować. Ja myślę, że to by było na tyle, w końcu. I już chyba wiem, o czego zależy. Niestety ten Improved Fison View będzie to bugował, ten Battle Gym mod. Ale nic na to nie poradzę. Musiałbym to wszystko wkonfigurować, to za dużo pracy jest, uwierzcie mi. Praca nad modyfikacjami i paczkami jest strasznie toporna. No i to by było na tyle. Ja podejdę do tego zbugowanego światła. Daj mi tą świeczkę, bo chcę się pożegnać z widzami. No i co, to by było na tyle. Hej, cześć, na razie, trzymajcie się, do następnego odcinka.